wiceminister do konsula na WhatsAppie pisał: panie, wpuść mi pan tych ludzi, bo mi się bardzo spieszy, żeby oni się jak najszybciej do Polski dostali. I tak wyglądała komunikacja w polskiej dyplomacji. To przesuńmy te pieniądze, skoro nie możemy ich wydać na walkę z wirusem. No i na to niestety zgody nie ma. Czyli pieniądze, które miały pójść na normalne rzeczy, zostaną przekierowane na odbudowę po powodzi. I cała ta radość nie trwała długo, bo już chwilę potem Donald Tusk ogłosił, że to wcale nie chodzi o nowe pieniądze, tylko Komisja Europejska zgodzi się na to, żeby te pieniądze, które już mamy mieć z Funduszu Spójności, to żeby je przeznaczyć na walkę z powodzią. Jeżeli świat jeszcze nie oszalał, to jesteśmy temu bardzo bliscy. Pomówimy sobie dzisiaj o największych partiach w naszym kraju i ich kolejnych przekrętach, na których kręcą kolejne przekręty, i o pokojowych, lewicowych politykach, których skutki działań jakoś dalekie są od wnoszenia pozytywnej atmosfery. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Mencena. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy! Jak wszyscy wiemy, Polska jest dziś w wyjątkowo trudnej sytuacji, a informacja o katastrofach, które mają miejsce na naszej części kontynentu, obiegła cały świat. Nie obeszło się także bez uwagi Brukseli, która z niesamowitym zapałem stwierdziła, że należy nam się pomoc. A że oni dobrze wiedzą, jak pomagać, to wysłali do nas wielką przedstawicielkę i idolkę Polaków, panią von der Leyen. Po wizycie we Wrocławiu, podczas której omawiano wsparcie finansowe dla krajów dotkniętych powodzią, ogłosiła, że Polska otrzyma 5 miliardów euro z unijnego Funduszu Spójności, co stanowi połowę kwoty przeznaczonej na pomoc wszystkim dotkniętym krajom. My się natomiast z tego powodu bardzo ucieszyliśmy. Albo przynajmniej część z nas. Bo ci, co wiedzą i potrafią przewidywać, raczej z góry wiedzieli, że pomoc z zachodu z zasady raczej nie jest charytatywna. I cała ta radość nie trwała długo, bo już chwilę potem Donald Tusk ogłosił, że to wcale nie chodzi o nowe pieniądze, tylko Komisja Europejska zgodzi się na to, żeby te pieniądze, które już mamy mieć z Funduszu Spójności, to żeby je przeznaczyć na walkę z powodzią. Potwierdzili słowa Tuska ważni urzędnicy unijni. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że nie rozmawiamy o nowych funduszach, a inny, że rozmawiamy o pieniądzach dostępnych w ramach obecnych programów spójności z budżetu na lata 2021-2027. To znaczy Unia Europejska nie daje nowej kasy, to znaczy pozwoli nam przesunąć pieniądze z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Jakby tego było mało, to pojawiły się raczej słuszne domniemania, że Polska może jeszcze stracić na tym manewrze, a inne kraje, takie jak Austria, mogą zyskać na zmianach w dystrybucji środków. Ale wiecie, pieniądze nie śmierdzą. Pewnie dlatego bierzemy ich tak wiele, jak tylko się da. No bo właśnie, przecież chwilę wcześniej udało nam się odblokować tak ciężko wywalczone zmianą władzy na bardziej pasującą środki z Krajowego Planu Odbudowy. Na 4 lata po wybuchu wiecie czego, ale jak widać, wielu uznało to za sukces, więc może cieszmy się ich szczęściem. Pytanie tylko, dlaczego właśnie te pieniądze nie zostaną użyte do pomocy na rzecz powodzian? Pieniędzy z KPO, ten Krajowy Plan Odbudowy, który ma nas odbudować po wirusie, o którym praktycznie już wszyscy zapomnieli, i logicznie by się wydawało, że skoro mamy się odbudować po wirusie, a teraz większym problemem jest w sumie powódź niż wirus, to może przesuńmy pieniądze na odbudowę po wirusie, na odbudowę po powodzi. Wydawałoby się to dużo potrzebniejsze. Zresztą widać obecnie, że szkody spowodowane przez wirusa, no już tak w sumie to nie obowiązują i mamy większe szkody spowodowane przez powódź. To przesuńmy te pieniądze, skoro nie możemy ich wydać na walkę z wirusem. No i na to niestety zgody nie ma. Czyli pieniądze, które miały pójść na normalne rzeczy, zostaną przekierowane na odbudowę po powodzi. Ma to sens, ale trochę też nie do końca. Bo zauważcie, że jeśli wykorzystamy szybciej KPO, to dla Zachodu nawet lepiej. Będziemy potrzebowali więcej na przyszłe inwestycje i powstanie większa skłonność, by wziąć kolejną pożyczkę. Z drugiej strony, może wykorzystanie tych pieniędzy jest już zaplanowane. Tak czy inaczej, jak już mamy te pieniądze z planu odbudowy, to lepiej dla nas, że nie zmuszają nas do wydawania ich na ten cel. Choć i tak dalej pozostaje pytanie, jakie było ich w takim wypadku przeznaczenie, skoro najwidoczniej nie ma to związku z zagrożeniami trudnymi do przewidzenia. Na szczęście dla powodzian na miejsce wydarzeń przybył także inny bohater, czyli ciągle awansujący w politycznej hierarchii Marcin Kierwiński. Kiedyś zostanie europosłem, został europosłem i w paru miesiącach to mu się już znudziło i wraca do kraju i będzie nas odbudowywał po powodzi. Czyli ten facet w ciągu roku najpierw był posłem, potem znowu posłem, potem ministrem, potem był nikim, potem był europosłem, a teraz znowu będzie ministrem. Patrzcie, jaka wielka, zawrotna kariera. Mało kto w ciągu roku tyle posad zaliczył, a Marcinowi Kierwińskiemu się udało. Przy okazji trzeba stwierdzić, że w rankingu ludzi
najbardziej poszkodowanych finansowo przez powódź. W tym momencie część zalanych ludzi na Dolnym Śląsku została zdystansowana przez rodzinę Marcina Kierwińskiego, ponieważ jeżeli porównamy jego wynagrodzenie jako ministra z tym, które mógł mieć jako europoseł, to podejrzewam, że małżonka ministra teraz już Kierwińskiego to nie jest zbyt szczęśliwa, że jej mąż zamiast w Brukseli będzie teraz siedział i odbudowywał się po powodzi na Dolnym Śląsku. A może to nie awans, a kara? Nawet jeżeli to nie będzie on jedynym, który ponosi odpowiedzialność za swoje działania. No albo przynajmniej są pewne zamiary, by pociągnąć pewne postacie do odpowiadania za swoje czyny. Temat jest raczej znany, bo chodzi oczywiście o rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem jednak pojawiają się chyba nawet podstawowe powody ku temu. Jest to rzecz jasna powracający jak bumerang temat rozdawania na prawo i lewo wiz przez poprzedników. Mechanizm wpływania na niektórych konsulów. Czyli samo podsumowanie raportu jest takie, że w MSZ działo się bardzo źle. Że albo tam był olbrzymi bałagan, albo po prostu pojawiły się mechanizmy korupcjogenne, które tą korupcję oczywiście mogły następnie spowodować. A jak to wygląda w liczbach? Otóż według NIK-u w latach 2018-2022 wydawaliśmy kilkukrotnie więcej wiz niż Hiszpania albo Niemcy. W tym czasie Polska wydała 6,5 miliona wiz. Jak policzył NIK, i to jest liczba, którą na pewno widzieliście w mediach, aż 366 tysięcy wiz dostali obywatele krajów muzułmańskich i afrykańskich. Słuchajcie, no jest to straszne, ale w gruncie rzeczy i tak z jakiegoś powodu nasze ulice nie wyglądają dzisiaj jak te na zachodzie. Ale to tylko takie małe spostrzeżenie. Cokolwiek kombinować tam Prawo i Sprawiedliwość, powinni być za to jak najbardziej rozliczeni. Zastanawiające jest tylko to, czemu miejsce miał ten cały proceder. Ważniejsze, przede wszystkim nie ustalano żadnych priorytetów, to znaczy nie było czegoś takiego jak polityka. W poważnych państwach jest tak, że ktoś siedzi i ustala, jakich potrzebujemy specjalistów, w jakich branżach i jakiej ilości tych ludzi można w danym roku do Polski wpuścić. To się nazywa polityka. Czyli wiemy, jakie mamy potrzeby, wiemy, kogo możemy wpuścić, sprawdzamy ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, czy na przykład to nie są albo źli ludzie, albo ludzie, którzy nas oszukali i wcale nie mają doświadczenia, o którym mówią, że mają. Porządne państwa, poważne państwa to po prostu kontrolują. A w państwach takich jak Polska pod rządami PiSu to wyglądało mniej więcej tak, że nie tylko nie ustalano żadnych priorytetów, kogo chcemy tutaj do pracy w Polsce, a kogo nie chcemy. Z jakich państw tych ludzi chcemy, a z jakich państw nie chcemy. Nie mówiono, jakie grupy zawodowe są tutaj potrzebne, ani jakie wykształcenie powinien mieć taki kandydat do dostania wizy. Liczyła się tylko ilość. Bałagan w systemie, w Polsce, niemożliwe. Ale uważajcie, bo to dopiero początek tego, jak wyglądał cały ten proces z perspektywy formalnej. Najciekawsze jest to, że w tamtym czasie informacje o tym, co ma miejsce, jakoś nieszczególnie do nas docierały, nawet jeśli pojawiały się postacie, które wykazywały jakiegoś rodzaju sprzeciw. Były osoby, które jakoś się z tym wszystkim niekoniecznie zgadzały, ale co miało, to pozostawało w kuluarach. Nawet jeżeli dowody na to, że miejsce ma coś dziwnego, sypały się jak asy z rękawa, począwszy od niskiego poziomu zachowanego profesjonalizmu. Natomiast były jeszcze inne mechanizmy. Na przykład wiceminister Piotr Wawrzyk, który potem został zamknięty za to do aresztu, miał zwyczaj poszczególnym konsulom wysyłać listy osób, które on chce, żeby wydać im wizę. To znaczy, to nie było tak, że wiceminister wysyłał oficjalnie jakiegoś maila, w którym pisał do konsula: szanowny panie konsulu, tutaj ja jako wiceminister bardzo proszę, żeby wpuścić następujące osoby, bo to jest bardzo ważne dla państwa polskiego, dla interesu publicznego. On im to pisał na WhatsAppie albo na Signalu, czyli wiceminister do konsula na WhatsAppie pisał: panie, wpuść mi pan tych ludzi, bo mi się bardzo spieszy, żeby oni się jak najszybciej do Polski dostali. Tak wyglądała komunikacja w polskiej dyplomacji. PiS sobie bez wątpliwości nagrabił, ale problemy i tak dopiero nadchodzą, bo opozycja robi co w ich mocy, żeby sprawę, która już sama w sobie wygląda tragicznie, jeszcze bonusowo podkoloryzować. Jak pisze nasz premier na platformie X: kiedy polscy żołnierze i strażnicy graniczni narażali zdrowie i życie, chroniąc nas przed zorganizowaną przez Putina i Łukaszenkę falą nielegalnej, rząd PiS wpuścił, także za łapówki, setki tysięcy ludzi z Azji i Afryki. Raport NIK potwierdził nasze najgorsze podejrzenia. No, straszne. A jak było naprawdę? Jest to oczywista manipulacja. 366 tysięcy ludzi wpuszczono z Azji i z Afryki. Prawda. Natomiast nie mamy zielonego pojęcia, ilu z nich wpuszczono za łapówki. PiS twierdzi, że za łapówki wpuszczono tam kilkudziesięciu albo kilkaset osób. No tu
Tusk manipuluje i udaje, próbuje Was przekonać, że za łapówki wpuszczono 366 tysięcy ludzi. Nie mamy na to żadnych dowodów. Być może ktoś w łapę brał, być może nie, nie wiemy. Raport NIK-u w żaden sposób na to nie wskazuje. Łapówki bez wątpienia dużo by tłumaczyły. Ale jakie są dowody, by prezentować takie stanowisko? Jest Pan premierem, trochę odpowiedzialności za swoje słowa. Ale tutaj oczywiście nie chodzi o sprawiedliwość, a o konflikt. U nas wygląda to źle. Jesteśmy spolaryzowani i nieustannie kłócimy się o politykę. Wygląda to jednak nawet gorzej, kiedy spojrzymy na Zachód, gdzie doszło już do drugiej próby odebrania funkcji życiowych Donalda Trumpa. Osoba odpowiedzialna ukrywała się w krzakach około 400 metrów od miejsca, w którym przebywał były prezydent. Został jednak zauważony przez agenta, który zmusił mężczyznę do ucieczki. To była już druga taka próba w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Wcześniejsza miała miejsce w lipcu, podczas wiecu w Pensylwanii, kiedy kula musnęła jego ucho. Wiejące i warte zwrócenie uwagi jest to, że w ciągu paru miesięcy mamy już na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który być może będzie przyszłym również prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to powinno nam pokazać, do jakiego stopnia została nakręcona histeria w Stanach Zjednoczonych, jaka tam jest temperatura tego sporu politycznego między republikanami a demokratami, jeżeli w ciągu jednej kampanii wyborczej dochodzi na razie do dwóch nieudanych byłego, przyszłego, poprzedniego prezydenta. To nie jest normalne. To znaczy, jeżeli różni dziwni ludzie, wariaci, nie wiadomo, czy podsyłani przez kogoś, czy sami z siebie do kandydata na prezydenta, to coś jest nie w porządku, tak? To znaczy, coś tam nie gra. To nie jest kwestią przypadku. Kamala czy Biden z jakiegoś powodu nie byli w centrum takiego zamieszania. Mimo to, i tak z jakiegoś powodu, to druga strona zazwyczaj pokazywana jest jako ta agresywna. Gdy 4 lata temu jacyś ludzie w obronie wyborów, w których mieli wrażenie, że powinien wygrać Donald Trump, szturmowali na Kapitol, to pamiętacie, jaka była histeria, jakie to były informacje, że to jest zagrożenie dla demokracji, że to jest próba jakiegoś puczu, że tutaj demokracja amerykańska jest zagrożona, bo jakiś człowiek, bizon, który pewnie Trumpa nigdy na oczy nie widział, wszedł na Kapitol. A teraz mamy już drugą nieudaną próbę na kandydata republikanów i jakoś nie słyszałem takich artykułów, że demokracja w Stanach Zjednoczonych jest zagrożona, że być może z demokratami coś jest nie tak, że taką prowadzą propagandę, że co chwilę ktoś chce od przeciwnika ich w wyborach, że coś tutaj nie działa. I zwrócił na to uwagę nie kto inny jak Donald Trump, który już dzień po drugim nieudanym swoje życie oskarżył o to, co się wydarzyło, retorykę Joe Bidena oraz Kamali Harris. Tylko dodam, że Trump nawet nagrywał film, w którym zniechęcał ludzi do szturmowania, ale jakoś szybko znikał z mediów. Dziwne. Jakby komuś zależało na tym, żeby mieć taką kartę przetargową, ale oczywiście nic nie sugeruje. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema.